Ja ogólnie oceniam kobiety bardzo wysoko, nieważne czy pracują w technologiach, czy w biznesie farmaceutycznym, czy w rządzie, czy we wszystkich innych obszarach. Po pierwsze uważam, że jesteśmy bardzo pracowite i uważam, że to jest taka cecha, która jest bardzo charakterystyczna dla kobiet. Nie mówię, że dla mężczyzn, nie, żeby być tu całkowicie obiektywną. Uważam, że jesteśmy bardzo rzetelne w wykonywaniu konkretnych zadań. Uważam, że posiadamy bardzo wysokie kompetencje. Ja sama słynę z tego, że otaczam się kobietami, zatrudniam je zarówno na stanowiskach dyrektorskich, zarządowych, w każdej firmie, w której byłam, zatrudniałam kobiety. Uważam, że jesteśmy niezwykle skuteczne. Umiemy zarządzać czasem, umiemy zarządzać zespołami, jesteśmy transparentne w swojej komunikacji. Często mężczyźni zarzucają nam, że jesteśmy emocjonalne, więc ja powiem tezę zupełnie przeciwną. Ja uważam właśnie, że ta emocjonalność czyni nas wyjątkowymi i pretenduję dzięki temu do roli osób, które są bardzo dobrymi kobiety, są bardzo dobrymi menadżerami. I ta emocjonalność jest naszą silną stroną, a nie słabą. W związku z tym ogólnie odpowiadając na pytanie, te kompetencje, które wymieniłam i to, jakie jesteśmy, powoduje, że jesteśmy bardzo dobre w każdej roli, nieważne w jakim obszarze i w jakim sektorze działamy. I to jest pierwsza część. Druga część, jak możemy wspierać kobiety. Uważam, że jest wiele elementów. Po pierwsze od strony takiej kompetencyjnej, edukacyjnej poprzez programy szkoleniowe, ale także programy społeczne, czyli takie, które pomagają działać i współdziałać w rodzinie, tak? Wiadomo, że na naszej głowie nie są tylko i wyłącznie aspekty zawodowe, ale także dzieci. Po pracy przychodzimy, zajmujemy się edukacją dzieci, opiekujemy się nimi, prawda? Bardzo często też swoimi własnymi mężami się opiekujemy. W związku z tym to wszystko powoduje, że możemy budować programy społeczne, czy takie jak na przykład SAP właśnie jest zaangażowany w projekt Komama, czy Cowork, prawda? Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, czy Dziewczyny na Politechniki, czy jeszcze w wiele innych obszarach. I to są programy, które niewątpliwie są w stanie pomagać nam w funkcjonowaniu jako kobiety w biznesie.